Witajcie kochani, jestem z psem na podwórku, wyszłam sobie na spacerek. No i co mnie tak skłoniło do nagrania tego filmiku? No więc to, że dzisiaj tak weszłam na YouTube, oglądałam tam ze dwa czy trzy filmiki, no i Polacy znowu zachłysnęli się nowym określeniem, jakim jest flow. Polakom to wiele nie trzeba, już coś tam usłyszą i to już będzie teraz co najmniej pół roku. U co drugiego Polaka usłyszymy flow, flow, flow. No to jest takie papugowanie w ogóle tych nowych słówek, określeń, które wchodzą jakby do naszego języka ojczystego. No dużo mamy już takich słówek angielskich, że no, na przykład ok, nie, albo it's alright, to tam ludzie po prostu między wierszami używają właśnie takich tych słów, określeń. No mnie to wkurza, bo my mamy swój język, tak jak na przykład powiedział Mikołaj Rej, Polacy nie gęsi swój język mają. No ale niestety, my mamy bogaty, bardzo bogaty język, ale Polakom jak zwykle jest wciąż mało, mało i mało. Otóż zasięgnęłam jakby tak w minimalnym czasie, zasięgnęłam informacji, co oznacza to określenie całe flow, że to, ale jak to się wypowiada, wymawia flow, no i to tak jeszcze Polak jak je wypowiada, to jest taki jakiś dumny, nie wiadomo z czego, po co i na co, nie? Otóż tak jak ja to rozumiem, to znaczy, kiedy człowiek chce osiągnąć jakiś swój cel, dąży do czegoś, jest produktywny, stawia sobie jakieś poprzeczki, żeby coś osiągnąć, jakiś tam swój cel, no to jest właśnie to jego flow. Flow! No i teraz jak będziemy na przykład oglądać jakieś tam filmiki na YouTube, czy w ogóle jakieś tam recenzje, czy na Facebook, na tych portalach społecznościowych, o, to będzie flow się pojawiało. Co drugie słowo, to będzie flow, nie? My Polacy jesteśmy takim społeczeństwem bardzo specyficznym. Jesteśmy zachłannym społeczeństwem. To znaczy, wiecie co, właściwie to ja tak mówię, że my, bo ja też jestem Polką, ale generalnie ja zupełnie odbiegam od tych takich nawyków jakichś tam, bo czekajcie, bo nie dość, że mamy ten język nasz ojczysty bardzo bogaty w słownictwo, to ludziom po prostu jest wiecznie tego mało, a bardzo dużo ludzi, no jakiś tam spory procent społeczeństwa, to naprawdę nie umie dobrze się wysławiać w języku polskim. Albo wiecie, co jest najgorsze? Nie potrafią ludzie ze zrozumieniem czytać nawet jednego zdania, i wystarczy już przekręcić jedno słowo i cały sens po prostu jest zupełnie inny. I ludzie naprawdę, czytając coś, oni w ogóle nie rozumieją, co oni czytają, i później w ich odpowiedzi jest po prostu jakiś absurd, jakiś tam nonsens, jakaś tam paranoja, co w ogóle oni, o czym oni dyskutują, w ogóle nie na temat, nie? No, a oni domagają się jakichś tam dodatkowych słów, flow, w ogóle takich określeń, takich, nie wiem skąd tam wziętych, a oni się wtedy szczycą, że u nich pojawiło się w ich słownictwie jakieś zupełnie inne
niespotykane na co dzień do tej pory słowo. No masakra, słuchajcie. No mnie to po prostu nawet nie śmieszy, mnie to przeraża, nie? No ale akurat tak się dzieje, że właśnie Polacy są dumni nie wiadomo z czego, zamiast po prostu pielęgnować, dbać o to, co jest w naszym kraju, to oni wszyscy, to znaczy nie wszyscy, ale większość podziwia to, co jest gdzieś tam za granicą i to jest takie dla mnie denne, nie? No, w ogóle takie bez wartości. No to jest smutne, bardzo. No pogoda jest jaka jest, nie ma słońca, no zapowiada się na taki wiosenny deszczyk, ale dobrze, niech popada, ta zieleń po prostu będzie jeszcze bardziej bujna, bo ta zima to trzymała nas tak długo, ona się tak ciągnęła, że w końcu trochę słońca wyszło we wcześniejszych dniach, a teraz właśnie ten deszczyk no, przyniesie nam te właśnie cieplejsze dni. No i tak sobie spacerując, myślę, co wam jeszcze tutaj powiedzieć. O, na przykład to. Zobaczcie. Ja już nie będę chodzić po wszystkich zakątkach, ale w Polsce mamy taki syf, dosłownie syf, i nie ma żadnych takich służb, które uprzątnęłyby nasz kraj. Ja już nie, w ogóle nie wspomnę, zaraz wam coś pokażę. Oczywiście chodzi mi o służby porządkowe, nie? No więc zobaczcie. Tak, generalnie na takich odcinkach właśnie przyrody, że tak to nazwę, mamy taki syf. To są ludzie, którzy, ja nie wiem, oni to po prostu robią złośliwie. To są ludzie, którzy do niczego w życiu nie doszli i po prostu teraz się wyżywają na tym, żeby po prostu zaśmiecać nasze środowisko. Wiecie, jak idę czasem na spacer po takich poboczach z psem, na przykład chodzę tam, gdzie jest spokój, cisza, gdzie pies może się wybiegać, no to po prostu jest taki dramat z tym śmietniskiem u nas w Polsce, że to po prostu tragedia, dosłownie tragedia, i nie ma się tym kto zająć. To po prostu sobie leży. No i niestety, tak mamy w Polsce. Ale mówimy, że nasza Polska jest takim pięknym krajem. No ale no dobra, pięknym, ale to piękno wiąże się tak samo chyba z zachowaniem jakiejś czystości, prawda? W terenie i tak dalej. O, tutaj zobaczcie. W ogóle, no nie wiem, czy tam dalej widzicie też te śmietnisko. No po prostu to jest jeden wielki dramat. I generalnie, tak jak mówią, że w Polsce to już jest tak ładnie i tak dalej, ale dobrze, tam gdzie na przykład jest centrum miasta, no to jeszcze ci włodarze miast jakoś tam dbają o to, żeby tam te drogi były i tak dalej. No bo wiadomo, jak delegacja z innych krajów przyjeżdża, no to jedzie drogami, tak? No to widzi te drogi fajne, ale niech po prostu zagłębią się gdzieś tam dalej, no kilometr na ubocze, no to wtedy zobaczą tą prawdziwą Polskę, jak właśnie ci włodarze naszego kraju właśnie o to dbają. Włodarze naszego kraju, włodarze miast, dzielnic. No i no niestety to tak wygląda. Prawda jest właśnie taka. Także nie czarujmy się, bo generalnie Polska jest jeszcze zaśmiecona, zasyfiona. Mnie to po prostu tak mierzi. Ta obłuda tych naszych Polaków,
no niestety dzieje się jak się dzieje. To jest bardzo smutne, tragedia. O, tak w naszym kraju, w naszej Polsce jest czysto. Najgorsze zakłamanie też wśród Polaków jest takie, że doszukują się jakiś tam niedociągnięć w jakimś innym kraju. Mówią, że na przykład o, Anglia jest zanieczyszczona, zaniedbana na przykład, nie? Posprzątajmy najpierw pod swoją wycieraczką, drodzy rodacy, i wtedy zacznijmy się wypowiadać o innych krajach, tak? Proszę bardzo. O, to jest nasz czysty kraj. O, proszę bardzo. To jest dzielnica miasta Gdańsk i tak mamy czyściutko. A ludzie za biurkami siedzą, kasę biorą do kieszeni, miesiąc leci za miesiącem, swoje wezmą, ale nie ma komu się tym zająć. Nie ma żadnych służb porządkowych. Oczywiście one niby są, ale tylko z nazwy, nie? Proszę bardzo, idziemy dalej. O, o, to jest nasza czysta Polska. Środowisko w naszym kraju. No, aż się chce, już nie powiem co, nie? No. No i tak to jest, moi drodzy, no tam poruszyłam jakieś tam dwa wątki i syfu po prostu w naszym kraju i tych słów, które sobie dobieramy i przyswajamy bardzo szybko, oczywiście, z taką dumą, obce wyrazy, wyrażenia, no. I tak to się właśnie dzieje z tymi naszymi Polakami, że dumni są nie wiadomo z czego, ale zamiast wziąć, zagarnąć, zakasać rękawy i posprzątać każdy dookoła siebie, to wtedy byłoby faktycznie czysto. Ale jest po prostu, no moje określenie jest to po prostu takie chamstwo, taka wścibskość. No po prostu bałaganiarstwo i takie gołosłowność, taka gołosłowność jest, zakłamanie, po prostu fałsz, obłuda. No i niestety taka jest prawda o naszych Polakach, niestety. No, kto jest porządny, ten jest porządny, ale są, naprawdę jest bardzo duża, bardzo duży procent Polaków, którzy nie dba o swój kraj, a jest to przykre, prawda? No, ptaki się nawołują, chmury się zbierają ciemne na ten deszcz, tak? No. O, proszę bardzo. O. I to wszystko leży na ziemi. No ale to muszę wam powiedzieć, że to w ogóle latami leży. To nie jest tak, że ktoś nabałaganił wczoraj czy przedwczoraj. To leży latami. I właśnie to mnie wkurza, że nikt się tym nie potrafi zająć, nie? No. A tam niedaleko jest dojście do morza i o. Ci ludzie, którzy spacerują promenadą właśnie tą nadmorską, to oni nie widzą tego, co się dzieje dosłownie no 5 minut w bok, nie? W odległości 5 minut w bok. No niestety. I to jest tak, że oni po prostu nie chcą tego widzieć. Oni wiedzą doskonale, no ale machają ręką i tak to, dlatego że właśnie wszyscy machają ręką, ci nieporządni, to właśnie tak jest jak jest. Bajzel na kółkach. O, i tak żartobliwie może będę kończyć już ten filmik, że to było właśnie te moje flow. Chciałam nagrać, chciałam powiedzieć wam tam kilka słów o tych moich przemyśleniach.
No i właśnie dokonałam tego i to jest te moje całe flow. Hello. O, tutaj po części ta sucha trawa wysoka jest wypalona. A tam, o, kawałek dalej rośnie. No i czym tu się chwalić? I po co tu krytykować inne kraje, jak u nas jest taki wielki bajzel na kółkach? A już w ogóle nie poruszam innych tematów, no bo bajzel na kółkach to u nas w Polsce jest na każdym kroku. To w ogóle to też na pewno większość z Was wie, nie? No, najgorsze jest to, że Polacy siedzą cicho i o tym po prostu nie mówią. To znaczy, może mówić i mówią, ale nic z tym nie robią. O! Przykre widoki, no. Bardzo przykre. Niebo jakby z lekka przejaśniało, a może i tego deszczu nie będzie. O, i mamy słoneczko. No, tutaj już drzewka są okwiecone. Pięknie to wygląda, te białe drzewka z kwiatuszkami. No, aż bardzo przyjemnie. Prawda? O, tutaj zobaczcie. Jaki syf. Ludzie chodzą, nic nie widzą, udają, że się nic tutaj w tej naszej Polsce nie dzieje. O. O, butelki po piwie. Po wódce, o tam dalej, może zauważycie, co tam się dalej dzieje. No to jest wszystko w zasięgu ręki, nie? No. Ja, słuchajcie, jeżdżę dość często do Niemiec i kiedyś Niemcy uchodziły za taki czysty, nawet powiem sterylny kraj. No ale niestety, wiecie co, z moich obserwacji to tam też zaczyna się robić niezłe śmietnisko. Naprawdę. Uwierzcie mi, jak będę w Niemczech, to ja Wam po prostu to pokażę, żeby nie być gołosłowną i zobaczycie, że tak się dzieje. Więc ja bym Was poprosiła w komentarzach, żebyście mi napisali, czego to może być przyczyną, że naprawdę nasz kraj jest tak zaśmiecony, no i nie tylko właściwie nasz kraj, bo widzę, że inne kraje też wymagają dużo do życzenia. Dlaczego tak się dzieje? Skąd w ludziach taka... skąd w ludziach taka fałszywość, skąd w ludziach właśnie taka, no nie mogę dobrać, słuchajcie, słowa. No po prostu skąd w ludziach jest takie chamstwo? Skąd w ludziach jest taka złośliwość i te bałaganiarstwo? Taka złośliwość u ludzi za nieudane swoje życie, tak po prostu chcą się jakby, ja nie wiem, tym bałaganiarstwem swoim odgryźć. No ale ludzie, no to przecież wasze życie jest w waszych rękach i nie bądźcie złośliwi i zbierajcie po sobie śmieci. Maduś, chodź tutaj. Sprzątajcie pod własną wycieraczką. Sorki za to, że nie wypowiadałam się tak jak należy, bo ja zupełnie inaczej mówię, ale jak ja jestem z psem jednak na podwórku, to tak. Z jednej strony ktoś idzie z psem, z drugiej strony ktoś idzie z psem i ja się po prostu rozpraszam, muszę go zapiąć na smycz.
No i po prostu zapominam właśnie takich określeń, które powinnam tutaj wykorzystać i po prostu no, jestem jakaś taka rozkojarzona. Ale mam nadzieję, że wiecie, co chciałam Wam przekazać, powiedzieć, o co chodzi. W następnym filmiku się poprawię. Wracam do domu. Cześć Wam, kochani. Piszcie komentarze, co myślicie właśnie o tym naszym pięknym, aczkolwiek zaśmieconym kraju. O, gdzie tylko wystarczy się rozejrzeć i już się widzi, co się dzieje, nie? Także zostawcie po sobie ślad, łapka w górę i do następnego filmiku. Pa! Cześć!